Dzień dobry państwa. Anna Nartowska, Studio Polskiej Agencji Prasowej. A dziś moim i Państwa gościem jest Pan Robert Biedroń, współprzewodniczący Nowej Lewicy, eurodeputowany. Dzień dobry Pan. Dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry Państwu. Panie pośle, 7 miesięcy przed wyborami kampania trwa, spotkań coraz więcej. Czy elektorat jest zmobilizowany dzisiaj bardziej? Ten opozycyjny. <śmiech> <śmiech> oczywiście, że najbardziej. Myślę, że każde grupowanie oczywiście zabiega o tę mobilizację. No bo Jesteśmy już w okresie praktycznie kampanijnym. Teoretycznie jest przekampania, ale widać, że jest pełna mobilizacja wszystkich elektoratów, i myślę, że widać to po tematach. Tak, widać to po tym, jak liderzy liderki różnych ugrupowań ruszyli w teren i spotykają się z wyborcami. To dobrze dla wyborców, bo wydaje mi się, że ta kampania powinna być oparta przede wszystkim o programy, o dyskusję o przyszłości Polski. My, jako lewica, jesteśmy na tą dyskusję już od dawna gotowi i już się nie mogę doczekać tej prawdziwej kampanii. Kiedy ona się zacznie w takim razie? No wraz z rozpisaniem oczywiście wyborów, z ogłoszeniem ich, jak tylko zostaną ogłoszone zacznie się prawdziwa kampania ale tak jak mówimy jako lewica już w grudniu, przedstawiliśmy nasz program ABC lewicy gdzie mówimy o tym jaką Polskę chcemy po tych wyborach które Jaka to ma być wierzę, Polska? że opozycja wygra to ma być przede wszystkim Polska Wolna czyli Polska w której każdy będzie żył zgodnie ze swoim sumieniem Polska Solidarna spo, Solidarna na przykład jeśli chodzi o budowę mieszkań z niskim czynszem różne ugrupowania proponują na Zabijanie kieszeni deweloperom czy bankom. My jako lewica proponujemy budowę mieszkań przez państwo, które będą miały niski czynsz. I to będzie Polska, która będzie polską sprawiedliwą społecznie, czyli taką, w której na przykład emeryci będą mieli leki za 5 zł, gdzie każdego będzie stać na to, żeby wykupić receptę. I to jest polska naszych lewicowych marzeń. I wierzę, że każde ugrupowanie przedstawi taki program. Jak na razie Pani redaktor dobrze o tym wie, tylko Lewica przedstawiła swój program wyborczy. Czekamy na innych, bo nie wystarczy mówić tylko, że trzeba pokonać PiS. Trzeba mieć też program, trzeba pokonać PiS wizją Polski, tym, co po PiSie. Na dziś ta Polska nie jest według Pana sprawiedliwa społecznie. Prawo i Sprawiedliwość przez lata przedstawiły jednak programy socjalne, które, z których z powodzeniem korzystają. Ale skala Polacy. ubóstwa rośnie. Milion sześćset tysięcy ludzi w Polsce żyje na skraju ubóstwa. Wiele osób nie jest w stanie spłacić kredytów, ta ilość osób rośnie każdego miesiąca. Przecież te statystyki są straszne. Emeryci nadal mają głodowe emerytury. 500 plus już nie wystarcza na utrzymanie dziecka. Ja byłem wielkim zwolennikiem programu 500 plus. Dzisiaj dzisiaj, pan nie jest? dzisiaj nie jest, bo jest realna inflacja wynosi ponad 20 kilka procent, czyli ten koszyk podstawowych zakupów, jak masło, chleb, podstawowe produkty zdrożały na tyle, że że, 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 emeryci de facto oddają już trzecią emeryturę każdego miesiąca inflacji To znaczy, że lewica zlikwiduje 500 plus kiedy dojdzie do władzy nie lewica niczego nie zlikwiduje w tych sprawach ponieważ my jesteśmy ugrupowaniem prospołecznym Uważamy, powiedział pan, że, trzeba, że nie jest pan dlatego trzeba 500 urealnić to 500 plus trzeba wprowadzić takie inne rozwiązania też które będą, wspierały na przykład emerytów powiedziałem o lekach za 5 zł. My zbieramy teraz podpisy za rentą wdowią, żeby osoby, których jeden z współmałżonków, z partnerów umiera, mogły dziedziczyć emeryturę po zmarłym współmałżonku czy współmałżonce. To są rozwiązania, które proponuje lewica, żeby uzupełnić to, co dzisiaj tracą emeryci czy, czy obywatele, bo też w innych sferach lewica ma rozwiązania. Tylko przy tym się różnimy odpisu, że te rozwiązania są z głową. One, to nie jest rozrzutność, że każdy dostaje na przykład 500. plus Ja uważam osobiście, że 500 plus nie powinno być przyznawane na przykład tym, których stać na jachty, tych, którzy zarabiają miliony y, złotych każdego roku, bo i 500 plus czy dostają, czy nie dostają nie ma większego znaczenia. Czyli zostanie wprowadzony znaczenia... próg dochodowy w tym światu? Uważam, że trzeba rozmawiać o pewnych prog progach, na przykład dla tych, którzy są milionerami. No jak Po co milionerowi y, 500 plus? To, to, to powinno trafiać tam, gdzie jest najbardziej potrzebne i y, ile Lewica zawsze tą wrażliwość swoją właśnie kierowała na potrzeby najbardziej potrzebujących. Rozmawiał pan w ubiegłym tygodniu z premier Finlandii na temat dostępności aborcji e, także dla Polek. To jest aborcja dzisiaj to jest to czego rzeczywiście od lewicy kobiety oczekują? E, to jest jedna z rzeczy, które PiS zabrał Polkom. Polki dzisiaj w 2004 roku mają mniej praw niż kiedy w 2023 niż kiedy w 2004 Polska wstępowała do Unii Europejskiej. I to jest prawo, które należy Polkom przywrócić. Kobieta powinna decydować o swoim życiu, o swoim zdrowiu, o swoim brzuchu, o swojej ciąży, a nie żaden ksiądz czy polityk to jest standard europejski, standard Światowy. Ja mogę pani też zdradzić dzisiaj informacje. Wracam właśnie ze Stanów Zjednoczonych. Miałem spotkanie z Nancy byłą, przewodniczącą Kongresu, która także zadeklarowała, że Kongres Stanów Zjednoczonych będzie rozmawiał o tym, jak pomagać Polkom, których prawa zostały ograniczone. Zresztą w Stanach Zjednoczonych, jak pani wie, ta debata też się odbywa i Nancy Pelosi, ważna postać polityce amerykańskiej także przygląda się tej sprawie ograniczenia praw Polek, więc jest to kwestia, która budzi zainteresowanie, bo w 2023 roku naprawdę nie ma. Żadnego powodu, żeby jakikolwiek polityk czy ksiądz decydował o prawach kobiet. Przygląda się to znaczy, państwo będą wynosić te kwestie yy, poza Polskę. Już te rozmowy się odbywają? co to znaczy, że z Nancy Pelosi przygląda się sytuacji Polek? Ona to... jest zła? No jest zła, no przecież przed chwilą o tym rozmawialiśmy. No kobiety dzisiaj nie tylko w tej sferze, ale także w sferze społecznej. Kobiety w Polsce zarabiają kilkanaście procent mniej niż mężczyźni, wykonując tę samą pracę na tych samych stanowiskach. Kobiety w Polsce dzisiaj padają ofiarami przemocy domowej. Polski rząd niewiele w tej sprawie zrobił, zresztą deklarował wycofanie się z konwencji stambulskiej, która chroni kobiety przed przemocą domową. W wielu sferach dzisiaj Polki naprawdę mają bardzo. Bardzo trudną sytuację także w sferze społecznej, o której y, y, rozmawialiśmy. Emerytury kobiet są niższe, świadczenia na przykład dla to głównie kobiety przecież dla opiekunów e, osób z niepełnosprawnościami są głodowe, nie mogą ci opiekunowie, najczęściej są to opiekunki kobiety, e, wykonywać dodatkowej pracy. Ten protest, który już od ponad tygodnia trwa w Sejmie, to jasno pokazuje. Więc problemów do rozwiązania w sferze praw kobiet, w sferze sytuacji kobiet, ubóstwo kobiet. Dzisiaj e, bieda ma twarz starszej kobiety w Polsce. To emerytki e, m, żyją na kraju ubóstwa, to emerytki nie, nie, nie wykupują leków, nie do emerytów to nie dotyczy Mężczyźni, tak jak powiedziałem, mają wyższe, wyższe emerytury, po prostu, bo więcej zarabiali, bo ta luka płacowa ich tak bardzo nie dotykała. Więc, oczywiście, że jest ubóstwo wszystkich emerytów, ale największą cenę płacą emerytki. Trzeba to zmienić my jako lewica to dostrzegamy. I dlatego właśnie mówimy o tej ręce wdowie, mówimy o lekach za 5 złotych, mówimy o wielu rozwiązaniach społecznych, które są dzisiaj pilnie potrzebne, żeby wyrównywać te szanse, bo one dzisiaj nie są równe. Zmieniając temat, ustawa wiatrakowa z tym kompromisem 700 metrów odległości od zabudowań trafiła i będzie, będzie teraz oczekiwać decyzji prezydenta w tej sprawie. Jak wiemy, ustawa o Sądzie Najwyższym została skierowana do Trybunału Konstytucyjnego. Czy pan uważa, że jeżeli te obie ustawy wejdą w życie, jeżeli to się uda, to Krajowy Plan Odbudowy trafi do Polski jeszcze przed wyborami, czy także opozycji zależy na tym, żeby ten serial KPO trwał jeszcze jak najdłużej? Ja po, mogę powiedzieć, na czym mi Zależy jako współliderowi Lewicy i całej Lewicy. Nam zależy przede wszystkim na tym, żeby KPO trafiło do Polski jak najszybciej, bo te pieniądze są bardzo potrzebne przede wszystkim Polakom. My walczyliśmy o KPO. Pani redaktor pamięta, w czerwcu, że w kiedy głosował pan za rezolucją przeciwko Polsce, też nie, pani był redaktor, pan za proszę pamiętać, budowy? że my jako Lewica, ja uczestniczyłem w tych rozmowach, walczyliśmy o to, żeby to KPO do Polski trafiło. Uczestniczyliśmy w negocjacjach na temat KPO, ale Polska potrzebuje i pieniędzy z KPO i praworządności. PiS niestety ani jednego, ani drugiego do Polski nie przywiózł. Proszę pamiętać, że jest to pierwszy rząd w historii Rzeczypospolitej yy, obecności Polski w Unii Europejskiej, który pieniędzy do Polski nie dowiózł ze względu na problemy z praworządnością. Ale coś I ja w bym chciał podobnie Pana pewnie jak pani redaktor. odnośnie praworządności, że dziś jest no ale... pan za tymi środkami, ale, planu Ja wierzu, jestem nie? zawsze byłem za tymi środkami. Tylko Polska musi realizować także kwestie związane z praworządnością. Ja chciałbym, żeby na przykład w sferze praw człowieka jeden z problemów który stworzył polski rząd jest problem z przestrzeganiem karty praw podstawowych Unia Europejska jasno o tym mówi żeby w tej sferze także prawa były przestrzegane no, na to się umówiliśmy z Unią Europejską na to się umówił sam pan premier Morawiecki i to piłka jest po stronie koalicji rządzącej to oni mają większość parlamentarną to oni mają swojego człowieka w radzie europejskiej pana Morawieckiego w komisji europejskiej pana Wojciechowskiego mają największą delegację w w parlamencie Europejskim to oni powinni te pieniądze do Polski e, dowieść. jak do dzisiaj niestety tak się nie stało przez ich nieudolność po prostu przez to, że tą krnąbrność przez to butne zachowanie przez to że e, nie chcą przywrócić, e, przestrzegania prawa w Polsce Ja przypomnę nie chodzi tylko o ustawę wiatrakową której nadal nie ma Przypomnę ona nadal nie jest, e, nie jest wdrożona do polskiego prawa ale na przykład także zmiany w kodeksie, e, jest ustawa z 2016 roku nowa ustawa czeka na no, no decyzję. ale i nie ma no właśnie tej z, z, która Bóg zgodna przeszła, by była przeszła z kamieniami drogę parlamentarna. No jeszcze nie <laughs> przechodzi no przechodzi no właśnie ale i nadal nie ma nie ma także realizacji na przykład zmiany regulaminu sejmu i senatu Se sejmu ja przypomnę że to także jest jeden z kamieni milowych i wielu innych kamieni milowych kibicuje tym zmianom bo chcę żeby Polska wróciła na ścieżkę praworządności żeby pieniądze do Polski w końcu trafiły ale nie Dolność tego rządu widać jak na dłoni w tej sprawie, bo naprawdę jest to pierwszy rząd, który tych pieniędzy do Polski nie dowiózł. Pierwsze, to znaczy w jakim, w jakim sensie? No, od, kiedy, od, od kiedy jesteśmy w Unii Europejskiej? To jest pierwszy rząd, który pieniędzy y, y, unijnych do Polski nie da, Każdy To Także rząd... pierwszy krajowy plan odbudowy, który się pojawił po pandemii koronawirusa. Pani no ale myślę... pani, pani redaktor, różnych planów w Unii Europejskiej, przypomnę pani, było bardzo wiele. I za każdym razem y, ambicją każdego polskiego rządu było sięgnąć po nie. I skutecznie sięgano, bez względu na barwy partyjne. I robiły to rządy prawicy, i rządy liberalnej, Rząd lewicy, każdy z nich miał tą ambicję. Jest to pierwszy rząd, który takiej ambicji nie wykazuje, i to jest zaskakujące. A ambicją lewicy jest to, żeby Unia Europejska stała się federacją? Ja jestem, federacjonistą dlatego, że uważam, że w interesie Polski jest zintegrowanie się w ramach Unii Europejskiej, teraz I jechałem tramwajem, jadąc teraz tramwajem do pani redaktor widziałem taki Billboard, który, promował, wartości Unii Europejskiej i tam było wolność pokój i bezpieczeństwo energetyczne to są dzisiaj symbole, naszej wspólnoty Proszę sobie wyobrazić gdyby Polska nie była częścią Unii Europejskiej, gdybyśmy nie mieli tej ochrony związanej z tą wspólnotą, nie mielibyśmy prawdopodobnie dzisiaj ani wolności, ani pokoju, ani bezpieczeństwa energetycznego, bo te trzy rzeczy zostały między innymi załatwione w tych trudnych czasach dzięki obecności Unii, w Unii Europejskiej. I to jest powód, między innymi, dla którego powinniśmy być. Wojna na Wschodzie jasno nam pokazuje, że w naszym interesie jest integrowanie się w ramach Unii Europejskiej. Zresztą COVID też to pokazał. No, wspólne zakupy na przykład szczepionek, czy wspólne podejmowanie, różnych decyzji związanych właśnie y, podczas pandemii. Ale przypomnę, pytanie, czy trzeba rozszerzać? Te ale kompetencje przypomnę Unii. właśnie, że to jest najlepszy przykład tego, jak rozszerzono kompetencje Unii Europejskiej, bo zarówno w kwestii y, w kwestii zdrowotnej, jak i w kwestii obronności, Unia Europejska nie ma takich kompetencji, jakie dziś, z jakich dzisiaj korzysta y, nasza wspólnota, bo i y, 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 y kompetencje dotyczące zdrowia i y kompetencje do, dotyczące obronności leżą w y, 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 kompetencjach państw członkowskich, a mimo to, Państwa członkowskie, widząc zagrożenia, zgodziły się oddać w tych trudnych czasach swoje kompetencje, żeby jeszcze bardziej sfederalizować Unię Europejską. Ja myślę, że jest to bardzo dobry kierunek, bo to ona po prostu stabilizuje. Ostatnie zdanie. Nie da się konkurować z Chinami, z innymi wielkimi potęgami dzisiaj świata, jeżeli my, jako Unia Europejska, będziemy rozczłonkowani, nie będziemy współpracowali, nie będziemy podejmowali wspólnie tych wszystkich, wyzwań, na przykład związanych z kryzysem energetycznym. Wspólne zakupy, na przykład dotyczące energii, to jest dzisiaj e, e, w dużej mierze już kompetencja Unii Europejskiej I bardzo dobrze. Ja uważam, że wszyscy na tym zyskujemy, bo dzięki temu mamy niższe rachunki i mamy bezpieczeństwo energetyczne. Zasada jednomyślności w tych najważniejszych głosowaniach powinna być według Pana zniesiona? Tak. Uważam, że liberum Veto szczególnie w Polsce i z naszego doświadczenia pokazało już, że ono się po prostu nie sprawdza, że musimy znaleźć nowy model, w którym będziemy bardziej skutecznie odpowiadali w sposób szybki na, na wyzwania. No, dzisiaj na przykład naszą armią europejską kieruje 27 ministrów obrony i 27 generałów, mamy 27 armii. jak chciałbym, jestem wielkim zwolennikiem, szczególnie widząc po tym, co się dzieje w w Ukrainie. Jestem wielkim zwolennikiem współpracy w tej dziedzinie. Nie wiem, czy to powinna być w przyszłości wspólna armia. Już dzisiaj przecież Grupa Rammstein współpracuje ze sobą. Mamy także inne modele współpracy w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o obronność. Być może docelowo powinniśmy rozmawiać o wspólnej armii, wspólnej polityce obronnej, nie jako alternatywy dla NATO, bo NATO na pewno powinno być naszym najbliższym sojuszem obronnym, ale być może powinniśmy rozmawiać o pewnej formule, już dzisiaj współpracy tych jeszcze większej tych 27 armii, tak żeby nie mieć 27 generałów, bo jak się ma 27 generałów, to naprawdę daleko nie zajdziemy. Poseł Lewicy z i Joanna schorling wielgus powiedziała w niedzielę, że jest za usunięciem pomników Jana Pawła II. Typu, typu mm, pomysły są według Pana na miejscu, Pan będzie popierał y, takie postulaty. Dzisiaj odbywamy tę tru, trudna dyskusja, ponieważ w Polsce Jan Paweł II słusznie jest uważany za niezwykle charyzmatyczną postać, i dla mnie jest też charyzmatyczny. Ja oczywiście jestem wielkim krytykiem pontyfikatu Jana Pawła II w wielu kwestiach, na przykład właśnie podejścia do praw kobiet, do mniejszości, do tego jak się zachowywał podczas pandemii AIDS, itd. Tak dalej, i tak dalej. Jeśli chodzi o jego stosunek na przykład do używania prezerwatyw w Afryce. W wielu kwestiach Jan Paweł II się mylił. Ale był na pewno postacią charyzmatyczną. Te nowe dowody, które się pojawiają, jeśli chodzi o przenoszenie księży w parafiach, kiedy Jan Paweł II kierował, kierował diecezją małopolską. Czy krakowską. czy Pytanie, czy to są dowody, czy są to pewne hipotezy postawione. Ale trzeba o tym rozmawiać pani redaktor. Nie można tutaj zamykać ust tym, którzy te, o tych dowodach. Mówią, o tych hipotezach, jak pani mówią, trzeba o tym rozmawiać. Żadna uchwała, ja z przerażeniem patrzę na to, co robi polski Sejm, próbując zakneblować usta dziennikarzom, próbując w jaki sposób przenosić to, co związane z ołtarzem na tron Sejmowy. To jest pomieszanie z poplątaniem porządków. czy Jan Paweł II na pewno był postacią nietuzinkową, wyjątkową, ale jeżeli są stawiane wobec niego jakiekolwiek zarzuty, to trzeba to tak jak w każdym przypadku po prostu wyjaśnić, a nie próbować, próbować cenzurować, próbować w jakiś sposób unikać tej debaty, która wcześniej czy później i tak się odbędzie. Ale czy mówienie o usuwaniu pomników to jest jeszcze debata, czy już histeria Pana zdaniem? Pani redaktor, pomnik jest pewnym symbolem i jeżeli stawia się człowieka na co to się bierze odpowiedzialność za, także za to, co się później z tym pomnikiem stanie. Jeżeli są będą dowody potwierdzone, że Jan Paweł II przenosił pedofilów, ukrywał przestępstwa pedofili to wcześniej czy później stanie się z nim tak jak z, Ale z, tych z innymi. Ale te dowody nie ma, więc czy nie uważa pan, że Nadużycie. Nie wiem, pani redaktor. Nie mnie to oceniać. Ludzie będą apelowali o różne rzeczy, bo są tutaj ogromne emocje. Proszę pamiętać, że wokół Jana Pawła II w Polsce naprawdę wiele się stało rzeczy, które. Wyniosły go do rangi pomnika. I dzisiaj e, ci wszyscy ludzie, którzy wynosili go do tej rangi pomnika, e, takiej postaci właśnie pomnikowej, powinni ponieść tego, e, takie konsekwencje, że ta, ta, ta postać będzie podważana tego typu dowada, dowodami, bo te dowody są naprawdę bardzo poważnej rangi. No, przestępstwo pedofilii jest jeden z największych przestępstw, jakie można postawić wobec kogokolwiek. Ale jednak jeszcze nieudowodnione, e, gościem studia polskiej Agencji prasowej był Robert. Biel Biedroń współprzewodniczący nowej lewicy, eurodeputowany Dziękuję. Wszystkiego Dziękuję. dobrego. Dziękuję także Państwu. Kolejne wydanie studia Papy dzisiaj o godzinie 13. .00.